Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Zobaczyć to, o czym powinniśmy pamiętać wszyscy, czyli o kawałku polskiej historii, która pokazuje nam to, co wydarzyło się tutaj w pierwszych dniach września 1939 roku, tak blisko nas, bo to przecież tak naprawdę w pierwszych dniach września odbyły się tutaj bardzo znaczące pierwsze walki. My obsługujemy dwie armaty prawosławne 75 mm, takie, które były w 1939 używane tu na polu bitwy. Scenariusz jest zawsze dynamiczny i to, co sobie ustalimy przed inscenizacją, nie zawsze się spełnia, a wręcz odwrotnie. Po 5 minutach scenariusz najczęściej pada i wtedy idziemy na żywioł. Rekonstruktorzy są doświadczeni, bezpieczni i nie wszystko da się zaplanować. Przedstawiamy jeden z epizodów Bitwy Wierskiej, największej tu na Śląsku bitwy z wojny obronnej, która była zwycięska dla Wojska Polskiego. Udało się powstrzymać, nawet wypchnąć Niemców z zajmowanych pozycji, ale niestety z powodu sytuacji na skrzydłach tej pozycji naszej górnośląskiej, grupa musiała się między 2 a 3 września wycofać w kierunku na Kraków. Bo inscenizacja, wiadomo, to jest teatr. My chcemy pokazać jakiś element historii, że w jakiejś przystępnej formie dla ludzi, natomiast my poza takimi scenizacjami także ćwiczymy zgodnie z regulaminami przedwojennymi, ćwiczymy zachowanie, aby jak najwierniej pokazać, jak ci żołnierze się zachowywali, jak wyglądała walka takiego wojska przedwojennego. Studiowałem historię, więc jakby to była taka kontynuacja tego zainteresowania naukowego historią. No i że poczuć też jakby, poczuć na własnej skórze trochę trud tych żołnierzy, a jednocześnie pokazywać ich historię, żeby nie poszło to w niepamięć.